Cześć, jestem Marysia i 5 miesięcy spędziłam w szpitalu psychiatrycznym. Cześć kochani, robię taką szybką wstawkę. W związku z tym, że ten film wyszedł bardzo długi, a mam nadzieję, że chcecie go obejrzeć i chcecie wysłuchać tego, o czym tam mówię, postanowiłam, że udostępnię go także jako podcast. Bo wiem, że po prostu nie każdy ma te pół godziny, żeby usiąść i obejrzeć jeden filmik. A mimo wszystko ważniejsze jest to, co tam mówię, niż to, co widać. Także jeżeli chcielibyście wysłuchać tej treści w formie podcastu, to jest ona dostępna na SoundCloudzie, na Spotify'u oraz w aplikacji Podcasty na iTunesie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Mój kanał na wszystkich tych platformach ma nazwę taką samą jak kanał na YouTubie, czyli Uziemiona. Także jeżeli wolicie wysłuchać tego w formie podcastu, to właśnie tam Was odsyłam. A jeśli chcecie obejrzeć film, to życzę miłego oglądania. Jesteście na kanale Uziemiona i bardzo Wam dziękuję, że tutaj trafiliście. Bardzo się z tego powodu cieszę. Witam Was w pierwszym filmie po dość długiej przerwie. Niezależnie od tego, czy przyszliście z mojego Instagrama, czy po prostu trafiliście tutaj przypadkiem, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Was zainteresuje. Dzisiejszy film to pierwszy film w serii, o której myślę od dawna i którą w końcu udało mi się stworzyć. Seria ta jest dla mnie bardzo ważna personalnie, bo wiąże się z czymś, co przeżyłam przez nie 5 miesięcy, ale myślę też, że temat w niej poruszany jest ważny dla każdego człowieka na świecie. Bo każdy z nas ma coś takiego jak zdrowie psychiczne, które jest w lepszym lub gorszym stanie. Choroby psychiczne to bardzo powszechne i poważne schorzenie w tych czasach. Mówi się, że aż co czwarta osoba w Polsce ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Jest to coś, o czym nadal się mało mówi, choć i tak jest już o wiele lepiej niż kilka lat temu. Ale pomyślmy, skoro to jest tak powszechne, że co czwarta osoba, statystycznie oczywiście, którą widzisz na ulicy, może cierpieć na jakieś schorzenia psychiczne, to nadal ten temat jest tematem tabu. Myślę, że jest to coś, czego już większość ludzi ma świadomość, ale nadal nie dopuszcza jej do końca do siebie, a jest to naprawdę poważny problem, bo są to choroby tak jak każde inne. A skąd ja w ogóle mam jakieś pojęcie albo informacje na ten temat? No właśnie to wiąże się z okresem ostatniego pół roku w moim życiu, który tak naprawdę był skoncentrowany na moim, ale także i innych zdrowiu psychicznym. Myślę, że wiele się dowiedziałam, wiele zobaczyłam i teraz chcę się z Wami tym podzielić, bo jeżeli ja mogę sprawić, że ten temat będzie coraz bardziej powszechny i coraz więcej ludzi będzie miało świadomość, co to jest, jak wygląda to w naszym kraju, jak wygląda leczenie, jakie są w ogóle możliwości, to będę się czuła naprawdę dobrze. Żeby już nie trzymać Was w takiej tajemnicy, to powiem wprost. Choć nie jest to dla mnie łatwe. Ale 5 miesięcy spędziłam w szpitalu psychiatrycznym. Byłam tam dokładnie od 13 stycznia 2020 roku do 15 czerwca tego samego roku. Aż dziwnie mi jest o tym mówić, bo nigdy w życiu nie powiedziałabym, że prawie pół roku spędzę w szpitalu. Jest wiele aspektów, które chciałabym poruszyć w związku z tym pobytem, dlatego jest to seria, a nie jeden film. Nie chcę też za długo tutaj rozmawiać, ponieważ ja wiem, że to jest ciężki temat, zarówno dla mnie, jak i pewnie dla Was. Nie będę sobie robić z tego żartów, choć zdarzyło się tam dużo śmiesznych rzeczy, nie ukrywam. Jednak mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawe, skoro to kliknęliście, to pewnie jakoś Was to interesuje. I pamiętajcie, że choroby psychiczne mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, czy płci, czy statusu materialnego, zawodu, czy poziomu wykształcenia. Naprawdę, to są choroby, które mogą przytrafić się nawet pozornie najszczęśliwszej osobie na świecie. W dzisiejszym filmie, pierwszym z tej serii, chcę Wam opowiedzieć ogólnie o tym, jak wygląda pobyt w szpitalu, co tak naprawdę w ogóle się tam dzieje, bo myślę, że krążą stereotypy o tym, jak wyglądają tak zwane psychiatryki. A tak naprawdę jest to szpital, tak samo jak zwykły. No, może nie do końca tak samo, bo faktycznie wygląda inaczej. I to właśnie chcę wyjaśnić, co tak naprawdę jest inne. Chcę tylko dodać,
że przez całą serię nie będę mówiła dokładnie, w którym szpitalu byłam. Ja uważam, że szpital, w którym byłam ogólnie, był naprawdę super. Każdy szpital wygląda trochę inaczej i to nawet nie w kontekście tylko szpitali psychiatrycznych. Nie ukrywam też, że to nie był mój pierwszy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Mam doświadczenia z dwoma placówkami publicznymi i jedną prywatną, o czym też na pewno powiem w innym filmie w ogóle, jakie są różnice między placówką publiczną i prywatną. Chcę też dodać, że ja byłam w szpitalu na oddziale młodzieżowym, ponieważ gdy tam trafiłam, miałam 17 lat, także jeszcze się nie mieściłam w dorosłych, miałam tam też 18 urodziny, co na pewno też było niezapomnianym doświadczeniem. 18 w psychiatryku, tak. Nie polecam. No dobrze, może zacznijmy od tego, kto może być przyjęty na oddział psychiatryczny. Tak naprawdę może być to każdy człowiek, który ma jakiś problem psychiczny. Ogólnie oddziały młodzieżowe i dziecięce charakteryzują się tym, że wszyscy są wrzucani do jednej kupy. Czyli wszystkie zaburzenia, bo są bardzo różne zaburzenia psychiczne, są wrzucane na jeden oddział, ponieważ jest tych oddziałów naprawdę mało. Na oddziałach dorosłych często są one segregowane, są oddzielne oddziały dla nerwic, dla depresji, dla zaburzeń odżywiania. Ale też warto zauważyć, że dorośli przechodzą choroby psychiczne nieco inaczej i wśród dorosłych też częściej występują właśnie te poważniejsze schorzenia. Także ja będę się wypowiadała tak, jak to wygląda na oddziale młodzieżowym. I kto może trafić na oddział psychiatrii młodzieżowej lub dziecięcej? Tak jak mówiłam, może to być każdy chory. Najczęściej są to osoby przewożone po prostu w dniu, kiedy jest tak zwany ostry dyżur, czyli w takich nagłych przypadkach, i zdecydowana większość to były osoby po próbach samobójczych, więc są one przewożone albo prosto z miejsca próby, albo ze szpitala wcześniej zwykłego. Na ostry dyżur mogą też przyjść osoby, które niekoniecznie podjęły się próby samobójczej, ale mają na przykład myśli związane z tym, albo po prostu nie radzą sobie, mają obniżony nastrój, który nie pozwala im funkcjonować, lub też osoby z innymi problemami, jak właśnie nerwice, jakieś zaburzenia lękowe, czy zaburzenia odżywiania. Do szpitala także można trafić ze skierowania, które wyda psychiatra, czyli no po prostu lekarz, który się zajmuje zdrowiem psychicznym, daje skierowanie, kiedy uważa, że stan osoby jest na tyle poważny, że wymaga ona hospitalizacji. I wtedy takie skierowanie jest wysyłane do szpitala i też szpital najczęściej informuje, kiedy dana osoba ma się stawić na przyjęcie. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest tak i w moim szpitalu było tak, że tych ostrych przypadków przewożonych karetką, tak, albo na ostry dyżur właśnie, było tak wiele, że często dla osób ze skierowania nie znalazłoby się po prostu miejsca. I to też jest tak, że kiedy przyjeżdża się do szpitala, nie przyjmują oczywiście od razu, tylko najpierw jest konsultacja z lekarzem, który wydaje decyzję o tym, czy dana osoba ma być przyjęta, czy nie. U mnie w szpitalu były dwa oddziały, jeden młodzieżowy i drugi dziecięcy. Dziecięcy był bodajże do lat 14, a młodzieżowy od 15 do 18. Z tym, że kiedy przychodzisz i masz już skończone 18 lat, to trafiasz na oddział dorosły, a nie młodzieżowy. Jeśli masz 18 lat skończone podczas pobytu, to jest możliwość zostania po prostu na oddziale młodzieżowym. Co dalej? Co, jeżeli już zostaniesz przyjęty? Najczęściej jest tak, że po prostu trafia się na oddział i przez pierwsze kilka dni jest się pod ścisłą obserwacją, bo po prostu zaburzenia psychiczne, to wiadomo, nie da się ich opisać w trakcie konsultacji pierwszej, tylko trzeba osobę obserwować, żeby też zobaczyć, jak się zachowuje, jakie ma objawy, nastrój i tak dalej. U mnie szpital był zbudowany tak, że były na oddziale młodzieżowym dwa oddziały, czyli oddział był podzielony na dwa. I jeden oddział był właśnie taki obserwacyjny, diagnostyczny, a drugi już był ściśle terapeutyczny. Gdy trafiało się do szpitala, najpierw szło się, niezależnie od przypadku, na oddział właśnie ten ostry, obserwacyjny, gdzie właśnie była zapewniona ścisła obserwacja, i dopiero po kilku, no to w zależności od przypadku, po jakimś czasie trafiało się na oddział terapeutyczny lub się nie trafiało, ale to też były takie przypadki, ale raczej się trafiało. I czym się różniły te oddziały? Ten ostry był jak taka duża izolatka. Nie można było z niego wyjść na żaden spacer ani przepustkę.
Oczywiście odwiedziny z rodziną były, bo to jest prawo pacjenta, aby mieć możliwość widzenia się z bliskimi. Było na nim dużo więcej zakazów, dużo mniej rzeczy mógł mieć przy sobie pacjent. Oddział terapeutyczny już był bardziej otwarty. Oczywiście też nie można było sobie z niego wyjść, bo ogólnie szpitale psychiatryczne są raczej... Wszystkie oddziały są zamknięte. Na oddziale terapeutycznym można było pójść na spacer z rodziną albo z opiekunami. No i też było dużo więcej możliwości, można było mieć dużo więcej rzeczy, było dużo więcej terapii, w ogóle była terapia, tak, bo na oddziale ostrym miało się tylko terapię indywidualną. I jeszcze ważna rzecz, jeżeli trafiasz na oddział, automatycznie masz przydzielonego własnego lekarza i własnego psychologa. Taką możliwość, taki przywilej ma każdy, niezależnie od tego, na jakim oddziale przebywa. Ile trwa pobyt na takim oddziale psychiatrycznym, to bardzo zależy od przypadku. Tak jak już wiecie, mój pobyt trwał 5 miesięcy, ale z mojego doświadczenia wynika, że były osoby, które były po tydzień na przykład. Ja najdłuższy przypadek, jaki znam, to właśnie był chłopak, który był już prawie rok. Były osoby, podobno były osoby w przeszłości, które były nawet dłużej, ale to już są pojedyncze przypadki. Średnio, tak jak mówiłam, pobyt trwa miesiąc. Co tam w ogóle się leczy i jak to leczenie wygląda? Więc taki szpital nie jest po to, aby wyleczyć pacjenta, ponieważ zaburzenia psychiczne są bardzo złożone i to jest bardzo długi proces, aby z nich wyjść. Bardziej szpital jest po to, aby ustabilizować po prostu stan. Tak, aby pacjent mógł wyjść i być w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Tak więc przede wszystkim, tak jak już mówiłam, ma się swojego lekarza, który dobiera leczenie. Zazwyczaj jest to połączenie terapii z farmakologią. Są to przeróżne leki w zależności od potrzeb, głównie antydepresanty, to na pewno, bo faktycznie głównie ludzie tam trafiają, przynajmniej na oddziały młodzieżowe, z zaburzeniami jakimiś nastrojowymi. Oprócz tego jest terapia indywidualna, którą ma każdy pacjent. No i właśnie na terapeutycznym są też proponowane terapie inne, czyli była to u mnie akurat terapia grupowa, muzykoterapia, psychorysunek, psychoedukacja. Terapia grupowa to jest po prostu tak, że zbieraliśmy się w grupie i rozmawialiśmy o jakichś rzeczach, o których czuliśmy potrzebę, że chcemy rozmawiać. Psychoedukacja właśnie była bardziej edukująca o tym, jak działa nasz umysł. Generalnie wyglądało to tak, że dostawaliśmy jakieś kartki i zawsze był jakiś inny trochę temat. Tam na przykład były pytania, nie wiem, jak mogę zadbać o siebie, albo co mi daje bycie w grupie. Czyli no takie wejście w głąb siebie, żeby też bardziej siebie zrozumieć i dowiedzieć się, jak w ogóle działa nasz mózg. Osoby z zaburzeniami psychicznymi często po prostu mają różne błędne schematy myślowe i muszą się z nimi uporać. Psychorysunek wyglądał tak, że leciała sobie muzyka i był jakiś temat, który dawała pani i trzeba było wykonać do tego tematu rysunek. Muzykoterapia w sumie wyglądała tak samo, oprócz tego, że nie trzeba było robić rysunku, tylko można było też coś napisać. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie te dwie terapie miały sens. I jeszcze była artterapia i to już było bardziej wyrażenie się w sztuce. Więc tak jak mówię, tej terapii było dość sporo. Nie w każdym szpitalu jest jej tyle. Jeżeli chodzi o same warunki i wygląd szpitala, to szpitale psychiatryczne w Polsce są niedofinansowane, mają naprawdę mało środków z NFZ-u. Często są po prostu brzydkie i przerażające. I o tym wiemy wszyscy. Po prostu psychiatria, szczególnie dziecięca i młodzieżowa, jest naprawdę w bardzo złym stanie. I personel mało zarabia i warunki są nie takie, jak być powinny. Ja byłam w tym szpitalu trzeci raz. Na przestrzeni 3 lat ten szpital zmienił się bardzo. Jak byłam tam pierwszy raz, warunki były tragiczne. Może nie będę mówić dokładnie, bo to nie ma chyba sensu, ale po prostu wam powiem, że warunki były naprawdę złe i nikomu nie życzę, żeby znalazł się w takim miejscu. Teraz szpital jest po remoncie, więc wygląda naprawdę lepiej. Co było super fajnym zaskoczeniem w trakcie pobytu, to, że po pierwszym tygodniu, kiedy byłam, doszły do nas meble z WOŚP-u, bo WOŚP też wspiera właśnie psychiatrię młodzieżową, więc dostaliśmy super fajne nowe łóżka, które były mega wygodne i mega ładne. Dostaliśmy nowe szafki, dostaliśmy pufy. Wiem, że to jest dość rarytas, aby oddział psychiatryczny był tak ładny. Nie ma możliwości oczywiście mieć prywatnego pokoju, ale to myślę, że w większości szpitali w Polsce, nawet nie psychiatrycznych, tak po prostu to jest. Pokoje były 2, 3 do 4 maksymalnie osobowe.
nie były, wiadomo, jakieś wielkie. Też bardzo różnią się pokoje w szpitalu psychiatrycznym od pokoi w szpitalu zwykłym. Tak więc po prostu pokój się składał z tego, że były łóżka i szafki. I nic więcej. Były na suficie lampy. Koniec. Nic więcej. A, i kaloryfer, no dobra. I okno. Więc teraz może przejdę do tego w ogóle, czym różnią się oddziały psychiatryczne od oddziałów zwykłych. Przede wszystkim tym, że są tam pacjenci, którzy zagrażają zazwyczaj sobie lub innym. Wszystkie środki ostrożności muszą zostać zachowane. I to jest chyba największy minus, ale oczywiście też plus, bo gdyby nie było tych środków ostrożności, to coś czuję, że jakkolwiek okropnie to brzmi, większość osób albo pozabijałaby samych siebie, albo innych. W pomieszczeniu nie może być sobie lampek. Przecież lampka nocna równa się żarówka, równa się szkło, równa się to, że można je zbić i coś sobie zrobić. I tak jest ze wszystkim. Generalnie do szpitala jako pacjent nie można wnieść nic niebezpiecznego. To znaczy nie można mieć żadnych metalowych rzeczy, nie można mieć żadnych szklanych rzeczy, na przykład jak jest krem w szkle, to też nie można go mieć. Nie można mieć nic, czym można sobie zrobić krzywdę. I tu bym mogła wymieniać po prostu miliony tych rzeczy, no ale takich najbardziej podstawowych, no to nie można mieć nożyczek, nie można mieć noży, nie można mieć maszynek do golenia, nawet kremów do depilacji, bo do depilacji, wyobraźcie sobie, można zjeść. Zazwyczaj jest tak, że po prostu w szpitalu nie można mieć żadnych sznurków, żadnych na przykład u bluzy sznurków, żadnych w spodniach sznurków, sznurówek, niczego, też na czym się można po prostu powiesić. U mnie to było tak, że faktycznie na tym terapeutycznym oddziale można było mieć więcej rzeczy, czyli już można na przykład było mieć sznurówki, już można było mieć pasek w dresach, na ostrym nie można było w ogóle mieć nic, nawet staników z zapięciem, tylko sportowe. Tak więc też w szpitalu na przykład w łazienkach nie ma luster, bo lustro też można zbić. Nie ma niczego, na czym można by się powiesić na suficie, więc sufity są praktycznie puste. Podczas jedzenia nie dają nam noży. Na ostrym były w ogóle tylko plastikowe sztućce, na terapeutycznym już dostawaliśmy sztućce metalowe, ale była to tylko łyżka i widelec. Z takich rzeczy, których jeszcze nie można wnieść na oddział, to są wszelkie urządzenia elektroniczne. Można mieć jedynie MP3 ze słuchawkami, ale tylko na oddziale terapeutycznym. Ładowarki można było trzymać tylko w dyżurce i w dyżurce właśnie pielęgniarskiej ładować telefony. A co do telefonów, oczywiście też zwykłego telefonu nie można mieć. I z tego też wynika to, że w tym filmie nie będzie żadnych zdjęć, ponieważ nie mogłam mieć tam mojego telefonu. Jedyny telefon, jaki można mieć, to jest taka po prostu cegła. Wiecie, taka starodawna cegła Nokia albo inna cegła, która nie ma aparatu, bo nie można tam robić zdjęć. Nie wiem dokładnie, z czego to wynika tak naprawdę. Bo na przykład na odwiedzinach z rodzicami też zdjęć nie można było robić. Chyba dlatego po prostu, żeby... No, gdyby w internet poszły jakieś niefajne treści, które mogłyby jakoś dotknąć innych pacjentów, no to faktycznie byłoby nie okej. Okay. Myślę, że to też wynika z tego, że po prostu... Niektóre szpitale psychiatryczne w Polsce mogą naprawdę przerazić swym widokiem i ten szpital przed remontem też był przerażający, więc po prostu gdyby w sieć popłynęły zdjęcia tego szpitala, to myślę, że byłaby duża awantura. Nie można mieć także dostępu do internetu, także no tylko cegła się sprawdzi, bo ona nie ma ani aparatu, ani dostępu do internetu. Tak więc wszelkie oczywiście komputery, laptopy i inne rzeczy to w ogóle nie. A, bo w ogóle może Wam powiem jeszcze, jakie były pomieszczenia w tym szpitalu, więc były właśnie pokoje oczywiście pacjentów. Były dwie łazienki, jedna męska, druga damska. Łazienki też nie wyglądały tak jak zwykłe łazienki. Była wyłącznie umywalka, kibel i prysznic. Było tak, że się wchodziło i po prawej była umywalka, a potem jakby były drzwi, które oddzielały część z kiblem i prysznicem. Ale te drzwi też przez kwestię bezpieczeństwa nie były takimi pełnymi drzwiami, tylko to były takie drzwi, które zasłaniały Cię odtąd do mniej więcej kolan. A tak była pusta przestrzeń, tak aby... Nie wiem, gdyby ktoś sobie coś zrobił pod prysznicem, to pielęgniarka mogła wejść i po prostu od razu to zobaczyć. Trochę to było dziwne i trochę krępujące, ale potem się przyzwyczaiłam naprawdę i rozumiem, dlaczego tak było. Do wszystkiego da się przyzwyczaić, słuchajcie, naprawdę się o tym przekonałam, że do wszystkiego da się przyzwyczaić. Co do takich mitów o tym, jak wygląda szpital psychiatryczny, które krążą gdzieś w naszym społeczeństwie, to faktycznie są w kratach okny. Boże, co ja gadam w kratach okna?
w oknach kraty, są w oknach kraty, dlatego żeby nikt nie uciekł po prostu. No w ogóle były takie zamglone w pokojach, więc nie można za bardzo było przez nie wyglądać, ale to bardziej chyba chodziło o to, żeby ludzie z zewnątrz nie podchodzili, nie zaglądali, co akurat było spoko. Były klamki, w oknach nie było klamek, nie można było sobie otworzyć okna, klamkę miały tylko pielęgniarki czy tam opiekunowie, którzy mogli przyjść i otworzyć okno, ale w tym czasie, kiedy okno było otwarte, raczej nie można było być w pokoju. Drzwi miały klamki normalnie, znaczy to nie były takie klamki, wiecie, takie podłużne, tylko to były takie okrągłe klamki, ale dało się zamknąć drzwi, oczywiście nie na klucz, ale dało się zamknąć te drzwi, więc to było spoko. Drzwi do każdego pokoju miały szyby, więc można było po prostu sobie zajrzeć do pokoju, w sensie opiekunowie mogli w każdej chwili sobie zajrzeć. Na ostrym oddziale też w pokojach były kamery, na terapeutycznym na szczęście już nie było, ale wiem, że w wielu szpitalach jest tak, że wszędzie są kamery, w każdym pokoju. Oddział terapeutyczny był naprawdę duży, składał się z takich dwóch dużych korytarzy. Oddział diagnostyczny był dużo mniejszy. Na diagnostycznym były tylko pokoje, łazienki i tak zwana część, w której się jadło. A na terapeutycznym było już dużo więcej pomieszczeń. Była właśnie świetlica, na której mieliśmy czajnik i telewizor i gry. Na telewizorze można było normalnie telewizję oglądać albo filmy. Było też DVD. Oprócz tego były właśnie pokoje, łazienki. Była pracownia artystyczna, którą można było sobie przyjść. Tam był zawsze taki terapeuta zajęciowy tak zwany. I tam można było sobie porysować. Były do dyspozycji tam rzeczy, które normalnie były zabronione, czyli właśnie nożyczki, kleje, ostre rzeczy, igły i tak dalej, ale to właśnie wszystko pod okiem tego terapeuty. No i tam można było robić w sumie co się chce. Tam jeszcze jakieś gry były, można było sobie robić bransoletki z muliny, rysować, szyć, no wszystko. Była też maszyna do szycia, była naprawdę fajnie wyposażona ta pracownia, nie ukrywam. Oprócz tego była, co było super rarytasem, bo zazwyczaj w szpitalach naprawdę tego nie znajdziecie, była pracownia kulinarna, na której można po prostu było sobie gotować. Oczywiście też otwierana tylko na jakiś czas i tylko pod okiem jakiegoś opiekuna. Mieliśmy tam lodówkę oczywiście, piekarnik, kuchenkę klasową, gofrownicę, toster, miksery jakieś dwa, blender, Boże, co tam jeszcze było, frytkownica. No naprawdę, po prostu ta pracownia była tak dobrze zaopatrzona, że ja tam spędzałam pół mojego dnia po prostu gotując, to było super. Składniki były kupowane co miesiąc przez szpital, co też było super, ale to były oczywiście tylko takie podstawowe rzeczy, typu mąka, cukier, jajka, mleko, coś takiego. Ale można było prosić rodziców, żeby dowozili składniki i robić sobie co się chce. Ja na przykład naprawdę, ja tam w ogóle w tym szpitalu wszystkich weganizowałam i robiłam same wegańskie przepisy. Choć powiem wam szczerze, że byłam zdziwiona, jak dużo osób było wegetarianami, naprawdę. Zawsze jakaś minimum 1/4 pacjentów to byli wegetarianie, czasem się zdarzyło, że nawet ponad połowa. Więc to było super, ale faktycznie wegańska dieta, no to jednak ja byłam trochę świrnięta na ten temat. Była też tak zwana ping-pongownia, czyli taka sala, na której był ping-pong. Był taki super na ścianie taka wielka poducha i rękawice do boksowania, więc można było się wyżyć i sobie poboksować. Była taka wielka tablica na całą ścianę, na której można było rysować. Była oddziałowa, która bardzo pilnowała tego, żeby nikt nie mazał po ścianach i jak tylko ktoś pomazał, to trzeba było to zmywać. Więc tablica właśnie była do tego, żeby móc się wyżyć. I były też dwa patia, na które można było wychodzić też pod okiem opiekuna oczywiście tylko. No to była przestrzeń, gdzie mieliśmy świeże powietrze, co zawsze było miłe. Szczególnie w okresie kwarantanny, ale o tym jak wyglądał szpital w czasach koronawirusa opowiem w innym filmie. Więc były te dwa patia i jeszcze była siłownia, której też można było korzystać oczywiście ze wszystkich takich tematycznych sal, że tak powiem. Można było korzystać tylko jak opiekun ją otworzył i tam był, więc to nie było tak, że to było zawsze otwarte, ale na przykład jak się poprosiło, to można faktycznie było pójść na siłownię i sobie poćwiczyć. I jeszcze była jadalnia, która też była otwierana tylko na czas posiłków. Plus na oddziale były oczywiście, na tym terapeutycznym były wszystkie sale terapeutyczne i gabinety lekarzy. Zazwyczaj właśnie oddziały psychiatryczne, które nie są takie ostre, nawet dorosłe z tego co wiem, mają właśnie takie sale, na których można po prostu sobie coś porobić, bo wiadomo, w szpitalu się ogólnie jest nudno bardzo, no. Tak jak w każdym szpitalu jest nudno, szczególnie na oddziale psychiatrycznym, kiedy tak naprawdę ma się zabrany dostęp do świata i w dzisiejszych czasach, kiedy nagle nie masz internetu, no to może być naprawdę niektórym ludziom trudno. No to po prostu trzeba mieć jakieś zajęcia, bo też terapie zajmowały, no wiecie, max godzinę dziennie i też nie codziennie, na przykład w weekendy nie było w ogóle terapii. Mój oddział był naprawdę wypasiony, nie ukrywam. Dobra, teraz może powiem jak wygląda dzień. Więc w moim szpitalu normalne dni od poniedziałku do piątku wstawało się o 7:00. O 7:30 było śniadanie
I od 8 chodziło się do szkoły, bo wiadomo, no w szpitalu młodzieżowym musi być szkoła. I nie wszyscy chodzili do szkoły, tylko ci, którzy już mieli tą szkołę wpisaną przez lekarza. I do szkoły się wychodziło w ogóle poza oddział, był oddzielny budynek. I to była szkoła przyszpitalna właśnie. Był podział na klasy i każda klasa miała własny plan lekcji. No, tak mniej więcej do 14. I wracało się tylko na posiłki. Plan właśnie dnia był głównie oparty na posiłkach, czyli najpierw było śniadanie. W weekendy wstawało się później, czyli o 8 i śniadanie było o 8.30. Drugie śniadanie było tak przed 11. Obiad był w 13:30. Potem był podwieczorek, który nie był dla wszystkich, tylko był tylko dla osób z zaburzeniami odżywiania, który był o 16:00. Kolacja o 17.40. I druga kolacja o 20:00. Dieta była dość monotonna, ale tak jak wcześniej wspomniałam, można było mieć dietę wegetariańską, co było super. I nawet można było mieć dietę wegańską, co mnie bardzo zdziwiło. Aczkolwiek dieta wegańska była naprawdę niefajna, była bardzo niedoborowa. Ale dieta wegetariańska już była naprawdę bardzo fajna. No dieta tak jak szpitalna, tak? Więc nic ciekawego, że tak powiem. Trochę obrzydliwe już się robi po jakimś czasie, kiedy jesz cały czas taki najtańszy chleb krojony albo kajzerki. Były terapie, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, były one codziennie, od poniedziałku do piątku. Była jakaś terapia, plus każdy miał swoją indywidualną w różnych terminach, to nie było tam reguły. I spotkania z lekarzem średnio raz w tygodniu, ale to też zależało od przypadku. Co do odwiedzin, i teraz mówię tak, jak wygląda szpital normalnie, bo ja mam perspektywę 3 miesięcy z koronawirusem, co zmieniło ten oddział zupełnie, ale o tym Wam właśnie opowiem w innym filmie. Normalnie były odwiedziny. Rodzice mogli przyjeżdżać i odwiedzać swoje dzieci, w ogóle najbliższa rodzina, babcie, kuzyni i tak dalej. I była taka specjalna sala przed dwoma oddziałami i z dwóch oddziałów po prostu schodziły się dzieci na odwiedziny. I można było się z nimi siedzieć tam i gadać. Oni mogli dać wtedy telefon z internetem, więc głównie tam dzieci na odwiedzinach siedziały na tych telefonach. Tobiasz, nie chodź tutaj. No! Wiedziałam, że tak będzie. Mój pies mi właśnie zwalił blendę. Na pewnym etapie, kiedy lekarz zadecydował, że już jest na to czas, można też było wyjść z rodzicami na spacer i teoretycznie ten spacer mógł się odbyć tylko po terenie szpitala, ale oczywiście wszyscy wychodzili do maka, który był obok. Wszyscy, no nie, ja nie na przykład, no ale większość osób. No i też na pewnym etapie leczenia były też przepustki, czyli takie wyjście całodniowe poza oddział, albo nawet i na noc. To zazwyczaj dostawały już osoby, które były dłużej, na przykład po 2 miesiącach. Wychodziły na taką przepustkę, no bo jednak 2 miesiące, wiecie, w takim odosobnieniu trochę zmieniają człowieka. I trochę trudno potem się odnaleźć w świecie rzeczywistym. Po 5 miesiącach, powiem Wam, było bardzo trudno. Lekarze byli od poniedziałku do piątku. Była oczywiście ordynator oddziału i byli też opiekunowie, wychowawcy. To były osoby, które ogarniały szkołę, ale też spędzały z nami właśnie czas, tak, czy to wychodząc z nami na patio, czy na pracownie jakieś plastyczne czy kulinarne. My mieliśmy super tych wychowawców, był taki super pan, który na przykład nam robił ogniska na patio. Im zawdzięczam chyba najwięcej, bo w ogóle z nimi można było rozmawiać. Więcej niż nawet ze swoim terapeutą, naprawdę. Nawet jeden pan był taki, że pozwalał na tym patio puszczać muzykę ze swojego telefonu, wiecie, z YouTube'a normalnie. I też z tymi wychowawcami mogliśmy chodzić na komputery. I komputery to po prostu było coś takiego, że się szło wieczorem do szkoły albo w weekend do sali informatycznej, gdzie były komputery i można było sobie przez mniej więcej 2 godzinki surfować po internecie. Osoby, które były z nami cały czas, to były oczywiście pielęgniarki i opiekunowie medyczni. Opiekunem medycznym zawsze był pan, bo wiadomo, w szpitalu psychiatrycznym, gdzie dzieją się różne rzeczy i też jest wiele osób, tak jak mówiłam, agresywnych, na przykład jest jednak potrzebny facet, wiecie, o co chodzi. Więc była jedna pielęgniarka i jeden opiekun, a na tym ostrym oddziale zawsze były 2 pielęgniarki i 1 opiekun. I to właśnie były osoby, które nas ogarniały i pilnowały, wydawały też leki rano i wieczorem i czasem po południu, plus zawsze w godzinach, w których już nie było naszych lekarzy prowadzących, był tak zwany lekarz dyżurny. Więc to z grubsza tyle z takich podstawowych informacji, które myślę, że mogły Was ciekawić. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je w komentarzach, bo myślę, że będę w ogóle przez te wszystkie serie zbierać pytania i zrobię takie duże podsumowujące Q&A. Przepraszam, kot mi rusza kamerą. Homer, nie wyciera się mój stojak. Homer przyszedł. Homerek.
mimo że te szpitale są, naprawdę mają dużo wad, to było bardzo, bardzo ważne 5 miesięcy w moim życiu i to, ile tam zobaczyłam, to, ile tam ludzi poznałam, to w ogóle mi się w głowie nie mieści. To, jak mnie to ukształtowało, to jest niesamowite, bo tam naprawdę można spotkać ludzi z każdego środowiska i to jest naprawdę największa wartość, ale w ogóle o tym już będzie kiedy indziej, bo nie chcę przedłużać ten film, tak i tak będzie strasznie długi, ale jeżeli wytrwałeś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawiacie lajki i komentarze oraz subskrypcje, będzie mi bardzo miło. Oraz zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, gdzie też będę o tym pisać i każdy film też będzie miał swojego posta. Tam można dostać to trochę w skróconej wersji. No i jeszcze raz dziękuję, że byliście i pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek z Was kiedykolwiek zachoruje na chorobę psychiczną, będzie się czuł nie tak, będzie czuł, że coś jest niefajne, że czuje się niedobrze, że ma z czymś problem, to nie bójcie się pójść po pomoc, bo bardzo trudno jest samemu z tego wyjść. Pamiętajcie, że to są choroby tak jak każde inne, które po prostu wymagają pomocy, które po prostu wymagają leczenia. To, ile się przejdzie, mimo że to będzie trwało, na pewno da Wam mnóstwo doświadczenia i da Wam mnóstwo siły na dalsze życie, także nie wstydźcie się tego, bo możecie nie mieć siły, możecie czuć się nie okej. I to też jest okej. A jeśli ktokolwiek z Was będzie musiał pójść do szpitala, to też nie jest nic strasznego, to jest po to, żeby Wam pomóc. To nie jest nic złego, żeby myśleć o sobie, to jest bardzo potrzebna rzecz. I bądźmy zdrowi, trzymajmy się, wspierajmy się, nie winmy się. I po prostu miejmy do siebie szacunek, do samych siebie i do siebie nawzajem. Amen. I jak już zadbacie o siebie, to będziecie mogli dbać o wszystko inne, naprawdę. Tak jest, tak to działa. No, więc dziękuję Wam, że jesteście i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!